Gabi, zadebiutowałaś w programie Big Brother, druga edycja. Jakie emocje ci towarzyszyły, kiedy pojawiłaś się na tej scenie? Jest to ogromne, ogromne emocje, dlatego że wiadomo, jest to pierwszy program tak duży, który prowadzę. Gdzieś tam przed samym wejściem już byłam skupiona tylko i wyłącznie na tych technicznych rzeczach, czyli żeby z szczupakiem nie zjechać na zębach tutaj po tych schodach i żeby wszystko zrobić tak jak trzeba, w punkt i tak dalej. Wiadomo, wcześniej tych emocji było znacznie więcej, bo też wiadomo, że myślałam o Adze i tak dalej. Tutaj już było pełne skupienie. Gabi, co ty chciałabyś wnieść do tego programu? To jest dobre pytanie. Chyba dobrą energię, po prostu. Pozytywne emocje. Ja jestem zawsze, jak to mówię, good vibes only, więc mi zależy na tym, żebyśmy po prostu byli życzliwi wobec siebie, więc chciałabym chyba taką dobrą energię wnieść. Gosiu, teraz chciałam cię zapytać o Gabi Drzewiecką, która tak naprawdę została postawiona w dość ciężkiej sytuacji. Została prowadzącą programu, który można powiedzieć kiedyś był programem Agi. Z psychologicznego punktu widzenia ciążyło na niej mimo wszystko ciężkie zadanie. Poradziła sobie? Myślę, że poradziła sobie świetnie. I bardzo jestem dumna z niej, bo wiem, jak bardzo to przeżywała i wiem, jakie to było trudne. I emocjonalnie, i tak społecznie, w sensie odbioru, bo zawsze będzie porównywana do Agnieszki, która też była świetna. Ale myślę, że fajne jest to, że są różne. I tylko tą odróżnieniem się od Agnieszki mogła tę sytuację wygrać. I myślę, że ją wygrała. Była swobodna, była sobą, była inna. No mam nadzieję, że to będzie tak dalej.